Dzień dobry Państwu, Onet Rano Wiem, kłaniam się nisko, Łukasz Kaździewicz. Dzisiaj porozmawiamy o rzeczy, które, przyznam się, nie do końca mnie dotyczy, ale po materiale, który miałem okazję przeczytać, po materiałach, które studiowałem, wiem, że powinny w moim życiu nastąpić zmiany i powinienem bardziej zaangażować się w pomoc. Mężczyźni powinni sprzątać ze swoimi partnerkami, partnerami, żeby wykorzystać lepiej ten czas, żeby ten czas był produktywny i wspólnie pracując możemy powiedzieć, że więcej czasu będziemy później poświęcali na przyjemności. Trafiłem? Oj, panie Łukaszu, oczywiście, że pan trafił we wszystko. Akcja nazywa się... Ale muszę jeszcze sekundę. Jeszcze, moim proszę. Gościem, bo będzie dzisiaj mnogo i na łączeniu, i w studio, pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożka, prezeska zarządu IR Center, oraz na łączeniu mamy Ulę Hincz, Ula Pedantula, to jest fantastyczna postać, dziennikarka, osoba prowadząca bardzo prężnie rozwijający się kanał na YouTubie. Dobrze, oddaję głos. Ja wiem, że powinienem wprowadzić zmiany w swoim życiu. To jest coś takiego, że zmiana zawsze jest pewną ewolucją. To nie jest tak, że z poniedziałku na wtorek wprowadzamy jakieś zmiany w naszym życiu. Natomiast... Mogę to odłożyć na przyszły tydzień. Oczywiście, dziękuję. Że tak. Mógłby pan to odłożyć na przyszły tydzień, gdyby nie to, że jednak większość Polaków uważa, że zmiana powinna nastąpić. Mhm. Ja bym tutaj akurat większości posłuchała. Jest tak, że hasło "dobrze się sprząta razem" poniosło się bardzo dobrze, ponieważ okazało się, że rzeczywiście większość Polaków zgadza się z tym, nawet jeżeli w codziennym życiu tego nie stosuje. Zawsze jest coś takiego, że żeby pewna zmiana nastąpiła, to najpierw musimy ją gdzieś przepracować w głowie. To znaczy uznać, że ta zmiana jest w dobrym kierunku, że chcielibyśmy, żeby ta zmiana nastąpiła w naszym życiu. Jesteśmy teraz w takim momencie, że kobiety wychodzą na zewnątrz domu, a mężczyźni do tego domu wracają i chcieliby w tym domu mieć tyle samo przestrzeni, co kobiety. Dlatego "dobrze się sprząta razem" jest też formą wpuszczenia mężczyzn do domu, aby ten dom stał się tak samo ich domem, jak jest domem kobiety. Wzrok mocno wbity w moją osobę. Ja się przyznam szczerze, z domu wyniosłem idealne wzorce. Nigdy nie widziałem mojej mamy z odkurzaczem w ręku. Tym zadaniem zawsze zajmował się tato. No niestety za szybko najwidoczniej z tego domu wyszedłem, bo ja akurat i odkurzacz nie kolegujemy się najlepiej. Ale Ulo, jesteś z nami i ja chciałem się zapytać, jak reagują na takie właśnie pytanie Polacy? Jak to wygląda w liczbach? Słuchaj, ja chciałam w ogóle zacząć od twojego pierwszego słowa dzisiaj, bo ty powiedziałeś, powinienem więcej pomagać. I tu mamy pierwszy problem, dlatego że to nie mężczyźni mają nam pomagać, bo to by jakby zakłada, że obowiązki domowe to jest kobieca sprawa. Nie, w domu mamy tyle par rąk do sprzątania, ilu mamy domowników. To nie dzieci pomagają, to nie mężczyźni pomagają. Jesteśmy wszyscy na równi za to odpowiedzialni. I powiem ci, że jestem zachwycona, bo ja z kolei w ramach projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Marką Sidoluk z okazji ich 30-lecia odwiedziłam Polaków z całej Polski w ich domach i widzę, że ta zmiana następuje. To znaczy, Łukasz, jesteś dinozaurem. Mężczyźni są zaangażowani w porządki domowe, na równi z kobietami, dzielą się tymi obowiązkami na różne sposoby. To jest cudne, bo niektórzy mają tabelkę w Excelu i odhaczają. Inni, co trzeba zrobić, kto ma czas, to zrobi. Jeszcze inni jakoś to naturalnie wychodzi albo podzielili się tak, że o, to ja wezmę to, ty weźmiesz to, na tym, co zostało, to się jakoś tam sprawiedliwie podzielimy. I to jest cudowne, bo widzę naprawdę potężną pokoleniową zmianę. Opowiadają o swoich rodzicach, mówiąc o tym, że mój tata nic nigdy nie robił w domu. Ja nie chcę tak być, bo widziałem tą moją matkę, która była umęczona, zmęczona, nie miała na nic siły, a my dzielimy się obowiązkami w domu. Dzięki temu wspólnie, razem mamy też więcej czasu na przyjemności. Dobrze, jeżeli ta wycieczka personalna jest skierowana do mnie, tak, nie sprzątam, przyznaję się. Mój tato sprzątał i angażował się w pomoc mamie bardzo mocno, ale codziennie wstaję o 6, idę po świeże pieczywo i przygotowuję śniadanie łącznie z wyciskanym sokiem. Czyli mam pozytywny wpływ na relacje jednak, tak? Prawda jest taka, że jeżeli jest układ partnerski, to w tym układzie partnerskim nie chodzi o to, żeby wszyscy robili to samo i w taki sam sposób, tylko żeby ten układ spowodował, że każdy się czuje potrzebny, każdy zajmuje swoje miejsce i nikt nie czuje się wykorzystywany przez drugą stronę. Mhm. Jeżeli tak jest, wszystko jest w porządku. Możesz nie sprzątać, bo robisz inne rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że wspólne czynności, wspólnie wykonywane czynności powodują, że ta rodzina też się integruje, że ona się
się nie integruje tylko w przyjemnościach, ale również w takim codziennym życiu, kiedy są pewne czynności, które trzeba wykonać. Mhm. I nie ma od tego ucieczki. Przeciętny Polak czynności w domu wykonuje przez 14 godzin tygodniowo. To jest bardzo dużo. I cały czas jest dysproporcja, mimo tego, o czym Ula mówiła, i super, że tak jest, że jednak kobiety to jest 16 godzin, a mężczyźni 12 godzin. To obowiązki domowe, one po prostu muszą być wykonane. Można sobie, owszem, tydzień darować, tak? Ale kolejny tydzień już wita nas w takim stanie nasz dom, że chcemy, żeby było w nim jednak trochę milej. Ja chciałabym powiedzieć, że to dobrze sprząta się razem jeszcze jest takim hasłem, które powinno być wprowadzone w domu również w stosunku do dzieci. Nie wiem, Ula, jak było w twoim researchu, ale wydaje mi się, że z tymi dziećmi nie jest najlepiej. To znaczy, że o ile układ partnerski ewoluuje i widać już, że coraz bardziej mężczyźni angażują się w prace domowe, o tyle gdzieś te dzieci zaczynają być z nich zwalniane. I wydaje mi się, że to nie jest dobre. Owszem, będą miały fajny wzór, tak? No bo w tych domach już nie tylko utyrana matka i ojciec na kanapie, ale jednak dobrze by było, żeby one również brały udział w tym sprzątaniu, żeby również wiedziały o tym, że dzięki temu, że coś zrobią, rodzice będą mieli więcej czasu, będą więcej czasu mogli spędzić na czynnościach, które lubią, na wspólnej, nie wiem, grze w planszówki. Ula, to prawda, za szybko i za mocno odpuszczamy naszym dzieciom. Cały czas mam na myśli obowiązki domowe. Wiesz co, myślę, że tak jest, ale też wiesz, ja mam nastolatka i trzylatka i o ile tego trzylatka wpuszczę do kuchni, wiesz, to on mi wydłuża proces sprzątania i potem mam więcej sprzątania, ale staram się to robić. O tyle jak mam 15-latka, który jest przeładowany szkołą, który ma naprawdę mnóstwo obowiązków, to mi czasem po prostu żal go angażować do prac, bo wiem, że on jest też zmęczony, ale mnie się wydaje, że jakiś taki program minimum tylko typu własny pokój albo ogarnij po sobie powinien być, bo tak jak pani wspomniała, oni mają coraz fajniejsze wzorce w domu, bo widzą rodziców, którzy współpracują ze sobą przy tych domowych tematach, więc wzór już jest. Teraz dajmy im trochę przestrzeni. Tu dotykamy też takiego tematu, że my Polki jednak uważamy troszkę czasami, że my wszystko zrobimy najlepiej. I na swój sposób chciałabym też usprawiedliwić panów, którzy są czasem odsuwani od tych domowych obowiązków. Zostaw, ja zrobię lepiej. To jest nasz duży grzech, nad którym uważam, że my jako kobiety powinnyśmy popracować. Zrobisz lepiej, to pewnie jest prawda, ale warto też czasem odpuścić i zostawić trochę przestrzeni dla kogoś innego. No właśnie, jak wygląda... Myślę, że chodzi o poczucie kontroli. Kobiety budują swoje poczucie bezpieczeństwa na poczuciu kontroli i ten dom jest dla nich takim polem, gdzie one to poczucie kontroli chciałyby mieć. W momencie, kiedy zaczynają odpuszczać pewne czynności, tracą tą kontrolę i nie czują się wystarczająco bezpieczne. Prawda jest taka, że to też jest ewolucja. One muszą budować swoje poczucie bezpieczeństwa również na rzeczach zewnętrznych i nie uważać, że za dom odpowiadają tylko one i że to jest jakby ich wizytówka, na podstawie której zostają ocenione. To jest nasza wspólna wizytówka. Razem sprzątamy, razem jesteśmy oceniani, ale razem też wychodzimy na zewnątrz tego domu i ten dom reprezentujemy również na zewnątrz, jako układ partnerski, a nie pojedyncze osoby. I wtedy to wszystko zaczyna nabierać sensu, tak? Okazuje się, że przestrzeń nie jest już podzielona na kobiecą domową i zewnętrzną męską, gdzie mężczyźni radzą sobie lepiej. Jesteśmy w trakcie przemian i mam nadzieję, że te przemiany będą kontynuowane. Cały czas szukam miejsca dla siebie. Nie wiem, czy ta przestrzeń jest wewnątrz, czy na zewnątrz. Nie wiem, gdzie będę miał lepsze kwalifikacje, ale jak wygląda, Ulu, świat idealny? No bo w badaniu wzięło udział 1000 osób. To jest niezły, moim zdaniem, niezła platforma do tego, żebyśmy mówili o szeroko idących wnioskach. Jak wygląda świat idealny? 50 na 50? Czy każda głowa rodziny, powiedzmy dwójka, mąż, żona, czy partner, partnerka i dwójka dzieci, każdy ma 25% obowiązków? Absolutnie nie. Myślę, że żadne z nas nie chciałoby żyć w takim świecie. Wiesz, no pewien poziom równowagi. Ja mam pracę, w której czasem mam tej pracy więcej, czasem mniej. Czasem mój mąż musi się zaangażować dużo więcej, bo mnie nie ma. Wiesz, to musimy wszystko dopasować po prostu do naszego trybu życia. Myślę, że bardzo istotne jest jednak to, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli się tymi obowiązkami podzielimy, mamy powiedzmy 10 godzin, które zajmuje zarządzanie domem, ktoś weźmie 4, ktoś weźmie 6 i dzięki temu mamy więcej tego czasu razem. To naprawdę jest ważne, żebyśmy też myśleli o tym, żeby podzielić się tymi obowiązkami we własnym interesie. Miałam taką cudowną parę, wiesz, kiedy byłam na Mazurach i oni tak fajnie powiedzieli, że oni sobie do sprzątania włączają ulubioną muzykę. To był akurat zespół Queen. Ona się zajmuje dołem, on się zajmuje górą, ogarnął to wszystko i mówią, wiesz, i my wtedy sobie siadamy na tej kanapie w ogarniętym domu, włączamy ulubiony serial, mamy takie poczucie, że jesteśmy razem. I to było dla mnie takie fajne, że wiesz, to sprzątanie
sprzątanie już nie jest takie za karę, wiesz, że musisz, tylko włączasz fajną muzykę i robisz coś do zrobienia. No Boże, no to co wielkiego, przelecieć łazienkę, kuchnię i z odkurzaczem dom. Więc też nie róbmy takiego męczeństwa, że to sprzątanie jest za karę. Naprawdę teraz są super środki, naprawdę są teraz super sprzęty, które to ułatwiają. Zróbmy to po prostu, bo to trzeba zrobić, a potem korzystajmy z tego czasu, który sobie wypracowaliśmy wspólnie, a nie, wiesz, jedno robi, a drugie na kanapie zasłaniasz mi telewizor. No tak, ale jak słyszę 12, 14, 16 godzin, to mogę to spokojnie nazwać ćwiartką albo nawet połową etatu. To jest bardzo dużo czasu. To jest bardzo dużo czasu. Wiecie co, mi się wydaje, że takim wskaźnikiem, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że to partnerstwo już nastąpiło, to jest wskaźnik zmęczenia na koniec dnia. Jeżeli obie strony są w podobny sposób zmęczone, to znaczy, że te obowiązki zostały rozłożone w dobry sposób i że rzeczywiście wykonując pewne czynności razem bądź też osobno. Na koniec dnia mamy tą samą satysfakcję z dnia, ale i też ten sam sposób odczuwania zmęczenia. Obecnie kobiety są zdecydowanie bardziej przeciążone. Mówią nam o tym, że na koniec dnia są bardziej przeciążone, więc jeszcze ta równowaga jest do dopracowania. Ja chciałabym tutaj też powiedzieć o badaniach wykonywanych przez CBOS, w którym od wielu lat bada się obowiązki domowe i widać tam coś takiego, że jest głównie kobieta, głównie mężczyzna, obydwoje. Tak? I o ile głównie kobieta niewiele się zmienia, o tyle to obydwoje rośnie. I to jest bardzo dobry wskaźnik, bo to chodzi, że coraz więcej miejsca jest oddawanego. Teraz jeszcze trzeba oddać to miejsce, w którym pokazuje, że głównie kobieta. Tak, bo są pewne czynności, jak na przykład pranie. Nie wiem, Ula, czy spotkałaś się z tym, że kobieta jednak uważa, że najlepiej pierze. I pralka, to jest jakaś czynność. Pralka pierze. Pralka pierze. To trzeba posortować, panie redaktorze, to trzeba posortować. Robię to każdego tak, dnia. Dokładnie, trzeba posortować, trzeba to odpowiednio włożyć, odpowiednio rozwiesić i kobiety gdzieś dostały tutaj takiego poczucia kompetencji i nie chcą na przykład odpuścić tej czynności. A znowu w badaniach z mężczyznami, kiedy przeprowadzamy, to się okazuje, że oni kategorycznie nie chcą odpuścić wbijania gwoździa. Nie wiem, o co chodzi z tym młotkiem i z tym gwoździem, ale rzeczywiście jest to po prostu jakby ostatni bastion, którego panowie czuję, że walczymy oddać. Podczas tego programu. Nie gwoździa nie wbijałem, ale codziennie robię pranie, rozwieszam je, dzielę na kolory. Pralka pierze, suszarka suszy, a koszulę prasuje sobie sam. Jakimi metodami, Ula, można zachęcić mężczyzn? Kobieta powinna w sobotę, w ten dzień, kiedy teoretycznie rano jest przeznaczony na spotkanie, zrobić kawę, usiąść na kanapie i powiedzieć: mój kochany, ja tego nie rozpocznę. Najwyżej tydzień pomieszkamy w troszeczkę pobrudzonym mieszkaniu. W ten sposób stymulować mężczyzn? Słuchaj, ja jestem w ogóle przeciwniczką sobotnich porządków, bo to też wyszło w tych moich spotkaniach z widzami, że im się kojarzy sobota z tym, że mama ich budziła, wkładała im odkurzacz do ręki. Koszmar, żeby na niedzielę było pięknie posprzątane. Nie, uważam, że codziennie warto zrobić po troszku. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, ja nie znam lepszej metody na wszelkich mężczyzn niż chwalenie i docenianie. I zaraz się odezwą, powiedzą, nas nikt nie chwali, nas nikt nie docenia. No tak, na świecie nie jest sprawiedliwie. Nas nikt nie docenia za to, że ugotowałyśmy obiad, czy za to, że posprzątałyśmy mieszkanie. Ja wierzę w to, że pozytywna motywacja, nie wiem, Łukasz, ty możesz powiedzieć więcej jako sportowiec, co działa na mężczyzn, żeby im się chciało i żeby mieli lepsze rezultaty, ale mnie się wydaje, że właśnie ta pozytywna motywacja, docenienie, powiedzenie: kochanie, dziękuję, że to zrobiłeś, tak, super, pomogło mi to, dzięki temu miałam czas na coś innego. Mój mąż, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita historia, mój mąż zawsze mi mówi: wyniosłem ci śmieci. I ja przysięgam, przez 10 pierwszych lat małżeństwa dostawałam blady furii i łuski mi się na kręgosłupie podnosiły, jak to słyszałam, bo mówiłam: co to znaczy wyniosłem ci śmieci? To co to, moje śmieci były? Ty mi wyniosłeś? Dostawałam jakieś w ogóle furii. A teraz już rozumiem, że to jest taki jego sposób na powiedzenie, że zadbał o ten dom i zrobił coś, co dla tego domu jest ważne i konieczne. I nie mam nic przeciwko temu, że mówi: wyniosłem ci śmieci, bo mi to nic nie ujmuje. I mówię: kochanie, dziękuję, doceniam, nie musiałam się w tym babrać. Więc dobre słowo. Ja wierzę w moc dobrego słowa i doceniania tego wysiłku. Zgoda? No, język miłości poprzez czynienie dobra dla drugiej strony jest to nic innego jak sposób okazywania uczucia. Drogie panie, ja naprawdę bardzo wam dziękuję. Panowie, weźmy się do roboty, słuchajmy naszych kobiet, partnerek, partnerów. Otwórzmy się na to, że też jesteśmy domownikami, którzy powinni przejąć połowę obowiązków, ale albo na tyle dużo obowiązków, żeby nasze partnerki i nasi partnerzy czuli się dobrze, tak? Tak dobrze wywnioskowałem ten tak, poziom czuli zmęczenia się zmęczeni na koniec dnia. Tym nużącym A ja nieskromnie działaniem. Powiem, że naprawdę cieszę się z dzisiejszego spotkania, bo uświadomiłem sobie, jak blisko ideału jestem. Bardzo państwu dziękuję. Onet Radio, Łukasz Kadziewicz.